Chrzanów ma budżet na przyszły rok. Mimo kryzysu nie jest najgorzej. W programie powiemy też o zwycięzcach konkursu Chrzanowskie Mikołaje. Zapraszam. Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha. I niech te święta będą dla Państwa spokojne, spędzone w gronie najbliższych, rodzin, przyjaciół. I aby te święta napełniły Państwa taką wielką nadzieją, optymizmem na przyszłość. Niech narodzenie Pana uczyni to, że będziecie mocniejsi i silniejsi i pokonacie wszystkie przeszkody, jakie mogą się pojawić na Waszej drodze. A z okazji nadchodzącego nowego roku 2014 życzę Państwu spełnienia wszelkich marzeń i osobistych, i zawodowych, i wszelkich projektów, tych, które Państwo sobie zamyśliliście i te projekty, które chcecie, aby się spełniły. Wszystkiego dobrego do siego roku. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej w magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowych, wesołych, pogodnych i radosnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie. Natomiast w nowym roku życzę spełnienia najskrytszych marzeń oraz realizacji wszelkich zamierzeń osobistych i zawodowych. Drodzy Państwo, wesołych świąt do siego roku. Mieszkańcy osiedla Północ chcą, by na placu po zburzonej kotłowni powstał parking z prawdziwego zdarzenia. Czy są na tą szansę? O tym w naszym materiale. Temat zagospodarowania terenu po starej kotłowni na osiedlu Północ pojawił się podczas grudniowego posiedzenia Rady Osiedla. Mieszkańcy i Rada podnoszą, że choć od wyburzenia kotłowni minęło sporo czasu, to ten teren pozostaje niezagospodarowany, a co więcej, straszy wyglądem. Teren po starej kotłowni jest jednym z najbrzydszych tutaj na naszym osiedlu, mimo że osiedle mamy już piękne. I dlatego zastanawiamy się, co z tym terenem zrobić. Najlepszym rozwiązaniem by było przeznaczenie go na parking. Mieszkańcy chcieliby, aby powstał tu parking osiedlowy. Już teraz część osób parkuje auta. Jednak jest to parking nieformalny. Po prostu wykorzystano pusty teren. To zbyt mało, bo Rada Osiedla uważa, że przydałby się tu parking z prawdziwego zdarzenia. My chcemy, żeby on wyglądał, tak jak pan burmistrz mówił, jako parking przykładowo przy cmentarzu, czyli bardzo ładny, już zagospodarowany teren. Mieszkańcy chcieliby, aby taki parking powstał jak najszybciej, a nie za kilka lat. Burmistrz nie pozostawia jednak złudzeń. W budżecie na przyszły rok, a nawet w wieloletniej prognozie finansowej, pieniędzy na ten cel nie ma. Jedyne, na co mieszkańcy mogą liczyć, to na drobne prace porządkowe. Może na wiosnę, jeżeli jakieś tam są, powiedziałbym, nierówności takie, które by przeszkadzały w ogóle dochodzenia i tak dalej, bo to jest jednak otwarta przestrzeń, żeby ktoś tam coś nie zrobił sobie, to my to naprawimy, czy tam usprzątniemy, bo nie chcemy tam mieć w tym miejscu bałaganu. No i tyle na dzień dzisiejszy. Włodarz uspokaja, że mieszkańcy nadal mogą tam parkować, jednak miasto na razie formalnie nie zrobi tam parkingu. Ponadto za wcześnie, aby już podejmować takie decyzje. Jak tłumaczy burmistrz, na razie nie ma ostatecznej koncepcji na zagospodarowanie całego tego terenu. Najpierw musi się rozwiązać kwestia remontu linii kolejowej Trzebinia-Oświęcim i związany z nim budowy parkingów w ramach systemu Parkuj i Jedź. Taki parking być może powstałby właśnie na terenie po starej kotłowni. Trzeba jednak pamiętać, że te parkingi mają być płatne. Mieszkańcy zyskaliby więc ładnie zagospodarowany teren, ale trudno uznać, czy można byłoby go uważać za parking osiedlowy. Jedno jest pewne, na szybkie załatwienie tej sprawy szans nie ma i na razie mieszkańcy muszą się zadowolić tym, co jest i ewentualnie drobnymi remontami na nieformalnym parkingu. Radni Chrzanowa zatwierdzili budżet na przyszły rok. Mimo kryzysu finanse gminy nie wyglądają najgorzej. Co więcej, nadal sporo pieniędzy przeznacza się na inwestycje. Od kilku lat samorządowcy podkreślają, że sytuacja finansowa jest trudna, a nowe przepisy ustawy o finansach publicznych, jakie wejdą w życie w styczniu tego roku, sprawy nie ułatwią. Wymagają one konieczności zbilansowania wydatków i dochodów w samorządzie. Włodarzom Chrzanowa jak na razie udało się tym wymaganiom sprostać, co potwierdziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu przyszłorocznego budżetu. Co prawda planowane na przyszły rok dochody budżetowe będą niższe od tegorocznych, ale wynika to także z niższych dochodów majątkowych, które w tym roku w 75% pokryte były z pieniędzy unijnych. Natomiast wydatki własne gminy będą na poziomie 122 milionów złotych i nie różnią się nadto od tegorocznych. Pozytywna jest informacja dotycząca wysokości deficytu budżetowego. Deficyt w wysokości 2,5 miliona złotych jest jednym z najniższych
w ostatnich latach i będzie pokryty w całości z wolnych środków. Znaczy to, że już drugi rok na sfinansowanie deficytu nie planuje się zaciągać kredytów, a emisja trzeciej transzy obligacji w wysokości 5,1 miliona złotych odłożona została na kolejne lata. Ewentualna emisja obligacji planowana jest na 2015 rok, choć burmistrz zastrzega, że mogą się pojawić nieprzewidziane sytuacje. Na razie prognozy są dobre, bo udało się znacznie zmniejszyć zadłużenie gminy. Łączne zadłużenie gminy zakładane w budżecie wynosić będzie 50,2 miliona złotych. To wciąż znaczący bagaż, ale pamiętać trzeba, że na starcie roku bieżącego wynosił on 64,8 miliona złotych. Burmistrz Chrzanowa nie kryje, że jest z budżetu zadowolony i podkreśla, że jest on rozwojowy, bo spore sumy zarezerwowano na inwestycje. Wydatków inwestycyjnych, majątkowych mamy też 16 milionów złotych na rok przyszły w różnych obszarach, ale tutaj zakładamy, czy widzimy, prawda, możliwość sięgnięcia po pieniądze również unijne. Gmina jest przygotowana do sięgania po zewnętrzne dofinansowanie z pieniędzy unijnych, a już w przyszłym roku mogą być pierwsze rozstrzygnięcia konkursów właśnie na to dofinansowanie. Chrzanów chce uzyskać pieniądze choćby do kolejnego etapu rewitalizacji, czyli budowy kleparza. Ponadto w inwestycjach przewidziano zagospodarowanie terenu przy PG1 i termomodernizację wszystkich placówek oświatowych, co miałoby być współfinansowane z pieniędzy z Funduszu Ochrony Środowiska. Planowanych inwestycji jest więc sporo. Nie wszyscy radni są jednak zadowoleni z podziału pieniędzy. Ten kryzys odczują przede wszystkim mieszkańcy sołectw, ponieważ okazuje się, że 90% wydatków inwestycyjnych w budżecie przeznaczonych zostało na miasto Chrzanów. Burmistrz, odpowiadając na takie zarzuty, tłumaczy, że niestety nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb od razu. Oczywiście w każdym obszarze, jeszcze i na sołectwach, i w mieście, i w różnych radach, osiedlach jeszcze ludzie mogą mieć różne wnioski, ale wydaje mi się, że przez ostatnie lata udowadniamy, że po kolei sukcesywnie je realizujemy. Przyszłoroczny budżet udało się domknąć, ale burmistrz podkreśla, że największym problemem jest zbyt mała ilość miejsc pracy w gminie. Kosowski zwraca uwagę, że ich tworzenie musi być priorytetem. Jest taki pomysł dość duży właśnie, żeby tutaj myśleć o strefie aktywności gospodarczej i to jest priorytet nad priorytetami. Za budżetem głosowało 17 radnych. Jedna osoba była przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu. Kolorowe bombki zawieszone przez dzieci 6 grudnia na choince na rynku w Chrzanowie zostały zniszczone. Mimo tego pomysłodawcy happeningu zapowiadają, że będzie on kontynuowany. Pomysłem na takie wspólne ozdabianie Chrzanowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia wyszedł Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Pierwszą okazją do takiej akcji było rozpoczęcie jarmarku bożonarodzeniowego i impreza dla dzieci zorganizowana na chrzanowskim rynku. To właśnie 6 grudnia uczestnicy tego spotkania mogli za darmo otrzymać kolorową bombkę choinkową, ozdobić ją lub podpisać swoim imieniem i zawiesić na barierkach otaczających miejską choinkę. Chętnych do udziału w akcji nie brakowało. Najmłodszych nie trzeba było zachęcać i na rynku pojawiło się kilkaset bombek imionami chrzanowskich dzieci. Niestety ozdoby kusiły wandali. Wkrótce potem zaczęły znikać pierwsze bombki. Kartki z prośbą o uszanowanie pracy najmłodszych chrzanowian, jakie zawisły przy ozdobach, niewiele pomogły. Dziś po tej dekoracji praktycznie nic nie zostało. Bombki zniszczono. Mimo to dyrekcja MOKSiR-u zapowiada kontynuowanie akcji. Ozdoby świąteczne znów pojawią się na rynku 21 grudnia, czyli podczas miejskiej wigilii. To właśnie wtedy każdy chętny będzie mógł otrzymać kolorową bombkę, ozdobić ją i zawiesić w wyznaczonych miejscach. Akcja prowadzona będzie przez cały czas trwania wigilii, która rozpocznie się o godzinie 11:30. Władze miasta i MOKSiR zapraszają wszystkich mieszkańców na to tradycyjne już spotkanie wigilijne na rynku i zachęcają do udziału w akcji wspólnego zdobienia miasta. Kim był święty Mikołaj? Odpowiedź na to pytanie poznali słuchacze kawiarni naukowej w Chrzanowskim Muzeum. To nie była postać z bajki Tysiąca i Jednej Nocy, ani przerośnięty krasnoludek rozdający cukierki. Święty Mikołaj był katolickim biskupem żyjącym w pierwszej połowie IV wieku. Troszczył się m.in. o przygotowanie posagu dla ubogich dziewcząt, by mogły wyjść za mąż. Cechowała go też wielka wrażliwość na biedę wdów i sierot. Choć oficjalnie święty Mikołaj stał się patronem Chrzanowa w 2008 roku po uzyskaniu akceptacji Stolicy Apostolskiej, już od średniowiecza nieformalnie patronował naszemu miastu, gdy w centrum Chrzanowa stanął kościół farny. Dowodem na to są na przykład dawne pieczęcie miasta i tłoki pieczętne.
Pieczęcie miasta Chrzanowa, które były zaopatrzone właśnie w wizerunek świętego Mikołaja, były używane aż do XIX wieku, więc ten święty był formalnie, nieformalnie patronem miasta. Informacje na temat patrona miasta można też znaleźć w różnych zachowanych dokumentach, między innymi dokumentach z wizytacji biskupich, księgach miejskich czy dokumentach potwierdzających przekazywanie datków przez chrzanowian. Choć współcześnie wyobrażamy sobie świętego Mikołaja jako nobliwego pana z brodą, w rzeczywistości biskup Miry wyglądał inaczej. Na nowym herbie, który był projektowany i niestety nie przeszedł, co bardzo żałuję, zarzucali, że święty Mikołaj nie ma brody, bo święty Mikołaj nie mógł mieć brody. On był biskupem wtedy katolickim, jeszcze nie było rozłamu. Broda u księży i u biskupów, osób duchownych, pojawiła się dopiero w kościele wschodnim, w kościele naszym rzymskokatolickim wszyscy kapłani musieli być ogoleni, dlatego na pierwszych tych pieczęciach miejskich i herbach miasta Chrzanowa święty Mikołaj jest ogolony. Dopiero z czasem wyobrażenia o świętym Mikołaju uległy przekształceniu. Amerykanie zrobili z niego wielkiego, przerośniętego skrzata krasnoluda w czerwonym stroju, który gdzieś ponoć na północy mieszka z jakąś bandą reniferów i elfów i robi prezenty dla grzecznych dzieci. Całkowita desakralizacja tego świętego, który jest rzeczywiście świętym Kościoła katolickiego. Podczas spotkania w kawiarni naukowej oczywiście nie mogło zabraknąć bohatera wykładu. Dom Urbańczyka odwiedził więc święty Mikołaj i rozdał gościom słodycze. Już po raz 9 uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Chrzanowie wyręczyli świętego Mikołaja. No to my jesteśmy z gimnazjum z zespołu nr 3, z trójki świętego Mikołaja i mamy taką paczkę na święta. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób. Dzwonek do drzwi, duże zaskoczenie, a potem wielka radość. No bo kto nie lubi dostawać prezentów? Zwłaszcza gdy idą święta, a potrzeby są większe niż możliwości. Uczniowie i nauczyciele szkoły nr 3 już 9 rok z rzędu przeprowadzili akcję zbierania funduszy na paczki świąteczne dla potrzebujących. W sumie ze zbiórki pieniędzy do puszek, ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych na szkolnym kiermaszu, jak również darów, udało się uzbierać prawie 3900 zł, a tym samym przygotować 70 prezentów. Paczki z pewnością przydadzą się podczas świąt. Znalazły się w nich produkty spożywcze, cukier, mąka, kakao, fasola, majonez, a także środki czystości. Dary te trafiły do potrzebujących, wielodzietnych rodzin, osób starszych i samotnych, rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji, na przykład ze względu na utratę pracy. Zanim Mikołajki z trójki ruszyły do akcji, trzeba było wytypować tych potrzebujących. Udało się to jak co roku, głównie za sprawą poczty pantoflowej. Organizatorzy akcji zasięgali także informacji w parafii. Zanim pomocnicy świętego Mikołaja rozwieźli prezenty, w szkole nastąpiło uroczyste podsumowanie tegorocznej trójkowej akcji mikołajkowej połączone z występami artystycznymi. Lisy po śniegu lisują, wilki w poru nawołują. Bisem i owacją na stojąco zakończył się koncert poetycki Szafirowa Romanca zorganizowany w Chrzanowskim Domu Kultury w 60. rocznicę śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Żałuję ogromnie, że nie mogę być obecna na waszym koncercie, który tak się pięknie nazywa Szafirowa Romanca. Szafirowa Romanca to także jeden z moich ulubionych wierszy. Wiersz napisany, jak zapewne wszyscy Państwo wiedzą, dla Hanki Ordonówny i ona śpiewała tę piosenkę i ja sobie też czasami powtarzam szafirową nitkę wieczór trąca, szafirowe cienie zwodzą nas, szafirowy, szafirowy chłopcze, że mnie kochasz, powiedz jeszcze raz. Kluczem do spektaklu wyreżyserowanego przez Anetę Leśniakiewicz była magia. Reżyser starała się opowiedzieć o Gałczyńskim mniej znanym, takim, o jakim nie przeczytamy w Wikipedii. Przy tym opowiedzieć w sposób liryczny i magiczny, ale czasem też żartobliwy. Wszak autor Zaczarowanej dorożki miał różne twarze, także tę kpiarza i ironisty. Jak poznał swą żonę Natalię? Jak wyglądał ślub poety? Czym zarabiał na chleb oprócz pisania wierszy? Jak skutecznie targował się z naczelnymi gazet o swe honorarium? O tym wszystkim dowiedzieli się widzowie, słuchając opowieści o poecie, które snuli na scenie prowadzący koncert Aneta Leśniakiewicz i Paweł Drzewiecki. Reżyser korzystała z listów Gałczyńskiego oraz opracowań biograficznych autorstwa m.in. Kiry Gałczyńskiej, Andrzeja Drawicza i Anny Arno. W klimat sentymentalnej podróży w przeszłość wprowadzały fotografie artysty i jego rodziny oraz znajomych wyświetlane na ekranie w trakcie koncertu.
Widzowie usłyszeli też głos poety czytającego fragment Zaczarowanej dorożki dzięki nagraniu z 1946 roku udostępnionemu przez Polskie Radio. No ale tak w ogóle to po co Gałczyński to wszystko pisał, proszę pani? No nie na czyjąś próżną chwałę, lecz by zarobić zdziebełko na bułeczkę i masełko. Aha, a zdziebełko to znaczy ile? Niedużo. Patronat nad koncertem sprawowała Kira Gałczyńska, a także kompozytor Jerzy Satanowski, który udostępnił zapis nutowy piosenek wykonywanych w przedstawieniu Ulica Szarlatanów w Teatrze na Woli w Warszawie. Szerowska publiczność usłyszała 8 z ponad 20 utworów tego spektaklu w wykonaniu zespołu muzyków pod batutą Jerzego Ziglera, solistów grupy Belcanto, Doroty Kostusik i Violetty Cholewy oraz artystów Teatru Imaginarium, Izabeli Lulewicz, Tomasza Schrettera, Sebastiana Sienkiewicza, a także aktora Pawła Drzwieckiego. Godzinny koncert publiczność nagrodziła gorącymi oklaskami. Kto nie mógł przybyć w sobotę na poetyckie przedstawienie, ten może to nadrobić w przyszłym roku. Reżyser koncertu zapowiedziała już jego powtórzenie 21 marca z okazji Światowego Dnia Poezji. Ponad 140 glinianych Mikołajów oceniali jurorzy w tegorocznej edycji konkursu plastycznego Chrzanowskie Mikołaje zwyciężyła rzeźba Marty Łatak. Już po raz drugi Ośrodek Kultury w Chrzanowie oraz lokalna grupa działania Partnerstwo na Jurze ogłosili konkurs plastyczny na wykonanie oryginalnej i ciekawej rzeźby przestrzennej z gliny przedstawiającej postać świętego Mikołaja. W zeszłym roku na konkurs napłynęło 136 prac. Osób rozpoczynających swą przygodę z ceramiką w Chrzanowie przybywa. W tym roku liczba zgłoszonych prac wzrosła bowiem do 141. Znaczna część z nich powstała na warsztatach ceramicznych prowadzonych w Domu Kultury. Podczas tych zajęć dzieci poznawały tajniki lepienia z gliny i rzeźby. Ulepione figurki zostały potem wypalone w piecu węgierskim wybudowanym specjalnie w tym celu przed Ośrodkiem Kultury we współpracy z pracownią rzeźby w ceramice ASP w Krakowie. Efekt trudu dzieci można teraz oglądać na wystawie w Galerii na Styku. W sobotę 14 grudnia jej otwarciu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród. Wyróżnione dzieci otrzymały upominki i bony do empiku warte od 100 do 300 zł w zależności od zdobytego miejsca. Nagrody ufundowali operator kablowy Multimedia Polska, lokalna grupa działania Partnerstwo na Jurze oraz burmistrz miasta Chrzanowa. Zdobywczyni Grand Prix Marta Łatak otrzymała nagrodę o wartości 300 zł. Jeszcze nie wie, na co wyda te pieniądze, ale bardzo cieszy się z wygranej. Zwłaszcza, że praca nad rzeźbą zajęła jej aż kilkanaście dni, bo zrobienie takiej figurki jest czasochłonne. Pierwsze glina, potem malować, a potem szklić. Mama Marty jest dumna z córki. To nie lepiła przez jeden dzień, tylko przez dwa albo przez trzy tygodnie. No i później pani Agata mówi, że tak ładnie wyszedł, że poszedł do wyszklenia i poszedł na konkurs po prostu. Czy dzisiaj była pani zaskoczona, że to jest główna nagroda Grand Prix? Byłam bardzo zaskoczona po prostu. Pani Agata się bardzo cieszyła i ja jestem też w siódmym niebie. Część rzeźb zgłoszonych na konkurs już w styczniu weźmie udział w licytacji podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sobotnie spotkanie w Galerii na Styku było też okazją do ogłoszenia konkursu literackiego Historie Chrzanowskich Mikołajów. By zachęcić dzieci do udziału w nim, przypomniano opowiadanie z zeszłego roku nagrodzone pierwszym miejscem. Zdobywczyni tej nagrody, Maria Kasprzyk, odczytała swą opowieść pod tytułem O Mikołaju, co oddał swój worek. Święty Mikołaj obudził się jakiś nieswój i bardzo, ale to bardzo niezadowolony. Nie dość, że całą noc nie zmrużył oka, bo coś go gniotło w popłu, a psuje to jak szalone. A oto wyniki tegorocznego konkursu plastycznego Chrzanowskie Mikołaje. Ach, co to za noc! Jasełka pod takim tytułem wystawili w Chrzanowskim Moksirze uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Chrzanowie.
W 9. kolejce pierwszej ligi futsalu Solne Miasto Wieliczka pokonało w Chrzanowie Wisłę Krakbet. Niespodziewanie już w pierwszej minucie meczu to Wiślacy stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia. Rywale z Wieliczki kontrowali, ale w bramce gospodarzy nieźle spisywał się Kamil Sienkiewicz. W trzeciej minucie bramkarz Wisły dalekim wyrzutem posłał futbolówkę w stronę Pawła Piskorza. Najlepszy strzelec Wisły przyjął piłkę i umieścił ją w bramce rywali. Lider rozgrywek z Wieliczki, podrażniony straconą bramką, poprawił grę i zaczął przeważać. Zamknięci na własnej połowie gospodarze bronili się nieźle, ale napór rywala trwał. W 9. minucie Kamil Sienkiewicz skapitulował po strzale Tomasza Grzesiuka i zrobił się 1-1. Zawodnicy z Wieliczki walczyli o kolejne trafienie i nadal atakowali. Ustawieni wysokim pressingiem odbierali piłkę w środku pola, nie pozwalając wyjść Wiślakom z kontratakiem. W końcówce pierwszej odsłony meczu kilkoma niezłymi interwencjami popisał się Kamil Sienkiewicz. Do przerwy wynik już się nie zmienił i po 20 minutach gry na tablicy świetlnej widniał wynik 1-1. Po zmianie stron zawodnicy z Wieliczki objęli prowadzenie po strzale Tomasza Kwatera. Wynik 2-1 nie utrzymał się długo, bowiem już w 7 minucie Tomasz Bieda popisał się indywidualną akcją i trafił na 2-2. Druga odsłona meczu należała już jednak do gości. Solne Miasto, jak na lidera rozgrywek przystało, prowadziło grę i łatwo dochodziło do okazji bramkowych. W 8 minucie Kamil Jeleń wyprowadził swój zespół na prowadzenie 3-2. Chwilę później ten sam zawodnik podwyższył na 4-2. Dwubramkowe prowadzenie nie uspokoiło ataków gości, którzy mogli prowadzić jeszcze wyżej, ale w bramce Wiślaków dwoił się i troił Kamil Sienkiewicz. Napór zawodników z Wieliczki nie ustawał i w 14 minucie było już 5-2. W 17 minucie za szósty faul na zawodniku gości sędzia podyktował dla nich przedłużony rzut karny, który na bramkę zamienił Kamil Kupiec. Wiślacy w końcówce starali się jeszcze zmniejszyć straty, ale lider rozgrywek grał doskonale w obronie i kontrował. Jeden z takich kontrataków wykończył Tomasz Grzesiak, który ustalił wynik spotkania na 7-2. Dzięki zwycięstwu Solne Miasto Wieliczka utrzymało fotel lidera pierwszej ligi. Wisła Krakbet 2 z 8 punktami dorobku zajmuje 9 miejsce w tabeli. W 11 kolejce podopieczni Jakuba Zielińskiego zmierzą się na wyjeździe z Jedynką Niemodlin. Sekcja biegów na orientację klubu sportowego Kościelec podsumowała tegoroczny sezon. To był kolejny bardzo udany rok dla chrzanowskich orientalistów. Od pewnego czasu zbieramy żniwo naszej pracy organizacyjnej głównie i w tym roku również, ten rok trzeba również uznać za bardzo udany. Zdobyliśmy wiele medali Mistrzostw Polski, zwyciężyliśmy w wielu zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich, nie wspomnę już regionalnych. Sekcję biegów na orientację klubu sportowego Kościelec tworzy 43 zawodników startujących w 10 kategoriach wiekowych. W tym roku jej reprezentanci wzięli udział w ponad 50 zawodach o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym. W zakończonym sezonie reprezentanci Chrzanowa zwyciężyli w 16 zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich, 13 w regionie i mikroregionie oraz zdobyli 9 medali Mistrzostw Polski. Za najważniejsze można uznać 2 złote medale Hanny Dzierwy podczas klubowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych, złoty medal Jerzego Kryjomskiego podczas Mistrzostw Polski w tzw. longu oraz srebro Kamila Legięcia w biegu klasycznym. W tym roku największy sukces osiągnął Kamil Legięć, 16-latek. Bardzo pracowity chłopak, systematyczny, nie posiadający jakichś specjalnie silnych warunków fizycznych, co już w tym wieku jest ważne. Jednak technicznymi umiejętnościami udało mu się zdobyć srebrny medal w najważniejszym biegu klasycznym w Mistrzostwach Polski. Podczas uroczystego zakończenia tegorocznego sezonu Jerzy Kryjomski podsumował mijający rok. Opowiedział o poszczególnych startach, sukcesach sekcji oraz o działaniach służących promocji biegów na orientację na naszym terenie. Przeczytał również nominacje do kadry klubu na zbliżający się rok. Na spotkaniu nagrodzeni zostali zwycięzcy rankingu klubowego w 2013 roku w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najlepsi zawodnicy sekcji, czyli Hanna Dzierwa, Martyna Piekło, Kamil Legięć, Jakub Gałecki i Kamil Filipek, otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Koniec sezonu i jego podsumowanie nie oznaczał jednak dla orientalistów odpoczynku i przerwy w treningach. Już następnego dnia rozpoczął się dla nich okres przygotowawczy do przyszłorocznych startów. W najciekawszym spotkaniu 7. kolejki Magic Sport Ligi Futsalu lider, czyli Wygiełzów, pokonał Orły Chrzanów.
Od pierwszych sekund spotkania zawodnicy z Wygiełzowa udowadniali, że ich pierwsza lokata w tabeli nie jest dziełem przypadku. Orły zamknięte na własnej połowie broniły się nieźle, sporadycznie wyprowadzając kontrataki. Zawodnicy w zielonych koszulkach przeważali, łatwo dochodząc do sytuacji bramkowych. Wynik jednak się nie zmienił, głównie za sprawą niezłych interwencji bramkarza Orłów, Korneliusza Łowca. Napór Wygiełzowa trwał i w 12 minucie Łukasz Grabowski otworzył wynik meczu. Strzelona bramka tylko zmotywowała zawodników z Wygiełzowa do dalszych ataków. W 17 minucie Paweł Wierzbic wykorzystał błąd obrony Orłów, trafiając na 2-0. W końcówce pierwszej połowy gra Orłów się posypała, co skutecznie wykorzystał lider ligi, trafiając przed przerwą jeszcze dwukrotnie. Po zmianie stron na 5-0 podwyższył Filip Zając. Wysokie prowadzenie sprawiło, że Wygiełzów uspokoił grę i nieco się cofnął. Mając więcej miejsca na skuteczne rozegranie w środku pola, Orły starały się nieco zmniejszyć straty. W 29 minucie Marek Tokarz z ostrego kąta trafił na 1-5. Stracony gol tylko podrażnił zawodników z Wygiełzowa, którzy ponownie rzucili się do ataku. W 37 minucie po bramce Wojciecha Głucha było już 7-1. Minutę później najstarszy zawodnik ligi Zbigniew Domurat pokonał Krzysztofa Proksę i ustalił wynik spotkania na 7-2. Pojedynek wicelidera rozgrywek Północy z ostatnią drużyną ligi Luksem Pogorzyce zapowiadał się na jednostronne widowisko. Niespodziewanie w drugiej minucie meczu to zespół z Pogorzyc wyszedł po bramce Mariusza Rogalskiego na prowadzenie 1-0. Północ po stracie gola przejęła inicjatywę, walcząc o wyrównanie. Luks bronił się rozpaczliwie, ale skutecznie. Mimo wielu okazji Północy, zawodnikom tej drużyny nie udało się do przerwy wyrównać i pierwsza odsłona spotkania zakończyła się niespodziewanym prowadzeniem Luksu Pogorzyce 1-0. Po krótkiej przerwie Północ błyskawicznie wyrównała. Na kolejną bramkę nie trzeba było długo czekać. Minutę później najlepszy strzelec rozgrywek, Jan Bogucki, trafił na 2-1. Zespół z Pogorzyc się nie poddawał i w 25 minucie zdołał wyrównać stan rywalizacji. Remis podrażnił zawodników Północy, którzy rzucili się do ataku, ponownie spychając Luks do głębokiej defensywy. W 28 minucie Chrzanowianie prowadzili już 4-2, gdy Jan Bogucki minął bramkarza rywali i skierował futbolówkę do pustej bramki. Gra Luksu się posypała, a ostatnie 10 minut spotkania to popis skuteczności wicelidera ligi. Zawodnicy Północy cały czas nacierali i z zabójczą skutecznością zdobywali kolejne bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wysoką wygraną Północy Chrzanów 9-2. W pozostałych meczach tej kolejki KS Energetyk pokonał Protektor 11-2. MKS Chrzanów wygrał z Solideksem Chełmek 3-1, zaś Antalia zremisowała z MKS-em Rembut 2-2. Po 7 seriach gier Magic Sport Ligi Futsalu na czele tabeli pozostaje zespół z Wygiełzowa z kompletem zwycięstw. Północ z 16 punktami dorobku jest druga. I jeszcze tradycyjnie kilka zaproszeń. Od 27 grudnia zapraszamy do kina Sztuka na premierę filmu Hobbit Pustka Wysamuga. Prosimy o wcześniejszy odbiór rezerwacji. Bilety można też kupić w informacji Moxir. A dla tych, którzy wciąż jeszcze nie mają pomysłu na spędzenie Sylwestra, Moxir przygotował specjalną ofertę. Grupowe bilety na galę sylwestrową w obniżonej cenie. Wystarczy, że zbierze się 10 osób zainteresowanych udziałem w gali, by mogły zakupić bilet na koncert w cenie 80 zł od osoby, a bilet na koncert wraz z kolacją 150 zł od osoby. Szczegółowy program koncertu można znaleźć na stronie internetowej Moxir. Restauracja Del Paso i Moxir zapraszają też na sylwestrową zabawę w Sokole. Będzie wyborne menu, muzyka na żywo oraz doborowe towarzystwo. Zabawa rozpocznie się o godzinie 20. Jeszcze do 24 grudnia bilety można kupić w promocyjnej cenie 400 zł od pary. Potem będą kosztować 500 zł od pary. To wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Powtórka programu w niedzielę o 17, a nasz kolejny program w piątek również o 17. Zapraszam.